Akcja, buda. Jedziemy. Znajdujemy się w miejscowości Zdrojisko. Nastąpił wypadek komunikacyjny i tak dobrze się składa, że akurat mamy tutaj ratowników, którzy pomogą w ratowaniu poszkodowane osoby. Przede wszystkim dbamy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób, które uległy tutaj poszkodowaniu. Ratownik wystawia trójkąt, aby inni uczestnicy ruchu drogowego nie wpadali na nasze auto, które jest już uszkodzone zresztą. W tej chwili ratownik wyłączy nam kluczyk, a następnie bezpiecznie jeden poszkodowany odłącza nam akumulator i zauważmy, że ratownik poinformował nas o tym, że jest jeden poszkodowany. Jeden z ratowników poinformował nas o tym, że jest jeszcze dziecko poszkodowane. W międzyczasie stabilizuje nam głowę, tak? Dziecko zakrztuszone. Słyszymy od jednego z ratowników, że poszkodowany jest wypadek komunikacyjny, miejscowość Zdrojsko. Nie oddycha. Kolejny z ratowników ratuje nam poszkodowane dziecko, które... Drugi poszkodowany. Czy możemy coś wiedzieć na temat dziecka? Nie oddycha. Dziecko nadal nie oddycha? Dziecko nie oddycha. Słyszeliśmy komunikat. Następnie, tutaj widzimy, że następni członkowie grupy, ponowny komunikat na temat dziecka jest taki, że ponownie, że znów nie oddycha. I tutaj słyszymy, że ratownicy przystępują do tak zwanej urazówki, badając klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne, tak? Wciąż jest stabilizacja głowy. Zauważmy, że jeden z ratowników tu stabilizuje non-stop nam głowę, tak? I no, próbują ratownicy nam poszkodowanego wyciągnąć z samochodu, gdyż zagraża mu to jego życiu. Zauważmy, że panowie tutaj wyciągają poszkodowanego i kładą na deskę ratowniczą. Raz, słyszymy? Dwa, trzy. Osoba, która na dół, stabilizuje na trzy. Raz, głowę, dyktuje warunki, jakie mają postępować ratownicy w ułożeniu na desce, tak? Po ułożeniu na desce wtedy znów badamy parametry życiowe, tak? 60 sekund, tak? Wtedy są uważamy nad trzema zmysłami, tak? Słyszę, widzę, czuję. Nie wykonujemy resuscytacji poszkodowanego na osobie, wykonujemy takie czynności na... Kontynuują resuscytację panowie ratownicy, tak? Z jaką częstotliwością? Z częstotliwością 100 uciśnięć na minutę uciskamy klatkę piersiową na głębokość od 4 do 5 cm, tak? I są po każdym 30 uciśnięciach są 2 wdechy, tak? Jak mówiłem wcześniej, 5 cykli możemy ewentualnie się zmienić. Osoba, która się poczuje zmęczona, ratownik, może drugi ratownik zastąpić lub osoba, która nam się tutaj akurat przyda po to, że znająca się. Dziecko nadal nie oddycha. Słyszę tutaj od ratownika kolejny komunikat na temat tego, że dziecko nadal nie oddycha. Tak? A tu przeprowadzamy następne cykle. 2 minuty. Po 2 minutach sprawdzamy kolejny, po
następcie Cicha. Tak, słyszymy tutaj komunikat od ratownika, że poszkodowany zaczął oddychać. Powrócił oddech, folia. Słyszę tutaj od drugiego ratownika, że powrócił oddech dziecka. I wtedy dziecko bierzemy i robimy termiczny poprzez to, że obijamy go kocem tak zwanym ratowniczym, tak? Ekipa, która tutaj zauważyła, że jest jeszcze uraz głowy, zakłada opatrunek, nadal stabilizując głowę osoba, która dotychczas to czyniła. I w międzyczasie robimy tutaj tak zwaną urazówkę, sprawdzając, czy nie mamy połamań, czy pęknięć, czy jakichkolwiek innych anomalii. Następnie robimy komfort termiczny poprzez przykrycie poszkodowanego kocem termicznym, pamiętając o tym, że w takich przypadkach obijamy go poszkodowanego, obijamy kocem złotym do góry. Są od tego ustępstwa, jeżeli poszkodowany został wyziębiony, tak? Albo osoba ta była roztopiona. Wtedy odwrotnie zakładamy ten koc, tak? Zabezpieczając poszkodowanego pasami, które tutaj zauważyliśmy, że są pasy przystosowane do transportu poszkodowanego. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy jak najszczelniej... Dziecko oddycha! Jak najszczelniej, żebyśmy owinęli poszkodowanego. Po dwóch minutach ponownie sprawdzamy parametry życiowe. Tak? Oddycha. Słyszeliśmy tutaj od ratownika, że poszkodowany oddycha. I nadal kontynuujemy stabilizację poszkodowanego poprzez to, że zakładamy pasy stabilizujące, żeby nam się poszkodowany w czasie transportu nie przesunął. Tak? I więc zauważmy to, że folia musi przylegać bardzo, bardzo szczelnie do poszkodowanego. Wtedy ma ten komfort termiczny, tak? Zauważmy to, że ratownicy kontynuują to, że pasy są przygotowane w ten sposób, że zapinamy od stóp do góry, tak? Następnie kładziemy tam tak zwane stabilizatory głowy i tutaj zauważmy, że to wykonujemy w ten sposób, że są takie rzepy tutaj, które nie pozwalają na przesunięcie się tych właśnie stabilizatorów. I zakładamy opaskę czołową, a następnie opaskę, która stabilizuje nam tutaj podbródek, tak? I widzimy, że jest to naciągane w ten sposób i te rzepy są spinane tutaj, tak? Pamiętajmy o tym, że transport poszkodowanego wykonujemy w ten sposób, że na zawsze poszkodowanego niesiemy nogami do przodu. Są też odstępstwa do tego, z tytułu tego, że jeżeli idziemy pod górkę, wtedy bierzemy poszkodowanego głową do przodu. Także widzimy, że profesjonalnie tutaj koledzy nam zademonstrowali, jak to powinno być wykonane, tak? Pamiętajmy o tym jeszcze raz. Nie ospinajcie, postawcie do pionu i zdjęcie. Do pionu postawcie i zdjęcie zrobimy.